Dzień dobry, witam Państwa 16 maja w poniedziałek. Zapraszam na aktualności. W sobotę Plac Wolności rozbrzmiewał różnymi rytmami. Na scenie prezentowano kulturę kresową, a na nielicznych straganach można było kupić wyroby rękodzieła, a także spróbować niektórych smakołyków. Jarmark został zorganizowany przez Muzeum Regionalne w połączeniu z Nocą Muzeów. Wiedzieliśmy o tym, że żeby przyciągnąć ludzi na Plac Wolności, trzeba coś ciekawego zaproponować. Z jednej strony jest typowy jarmark, czyli handel różnego rodzaju rękodziełem, czy też wyrobami naturalnymi, czy też na przykład potrawami. Między innymi przyjechały spore babki z miejscowości Spore, tak się nazywa tamtejsze koło gospodyń wiejskich, a wraz z nimi grupa kobiet z Ukrainy, która przygotowała tradycyjne ukraińskie dania i można właśnie takie dania kupić przy okazji naszego jarmarku kresowego. Ale z drugiej strony, na scenie występy dzieciaków, były już występy najmłodszych mieszkańców Szczecinka, czyli przedszkolaków. Za chwilę będą uczniowie szkoły podstawowej, dzieci uchodźców, ale też będzie młodzież z Białego Boru i to gwiazda naszego spotkania, zespół Witrochon. Od godziny 18 można było zwiedzać wszystkie ekspozycje muzealne w Szczecineckim Muzeum Regionalnym. Chętnych nie brakowało. Poszczególne sale były przygotowane na przyjęcie większej liczby zwiedzających. Dla wielu była to pierwsza od dłuższego czasu wizyta w muzeum. Inni bywający częściej dostrzegali zmiany. Pewną atrakcją była możliwość zobaczenia, jak przygotowywane są poszczególne wystawy. Wieczorem do późnych godzin nocnych, do północy dokładnie, zwiedzanie muzeum. I co ciekawe, w tym roku taką nowością jest fakt, że chcemy też pokazać troszkę muzeum od kulis. Będzie można wejść do pracowni konserwatora dzieł sztuki, konserwatora przedmiotów, które pokazujemy w naszej jednostce muzealnej. Będzie można zobaczyć troszkę tego zaplecza. Nawet do gabinetu dyrektora też serdecznie zapraszam, żeby muzeum troszkę odczarować, że to nie jest miejsce tylko dla wybranych. Bo tak naprawdę to jest muzeum wszystkich mieszkańców Szczecinka i okolic, w końcu muzeum regionalne i tym wszystkim nasza instytucja muzealna chce służyć. A tak przy okazji, jakie aktualnie teraz wystawy można zobaczyć w muzeum? Mamy ostatnie dni wystawy, która przyjechała do nas z Muzeum Okręgowego z Piły. To wystawa Broń i Barwa Wojska Polskiego 1939-45, czyli przede wszystkim umundurowanie. I rzeczywiście ci specjaliści, którzy przyjeżdżają do nas oglądać tę wystawę, mówią, że bardzo rzadko można pokazać i zobaczyć w polskich zbiorach muzealnych mundury chociażby Armii Andersa, czy też Armii, którą dowodził generał Maczek. Chodzi przede wszystkim o polskie siły zbrojne z czasów II wojny światowej, ale na zachodzie, bo to są rzadkie mundury, rzadkie uzbrojenie, które jest pokazywane i właśnie ta wystawa teraz jeszcze kilka dni będzie w Muzeum Szczecineckim, za chwilę zmiana, a jeżeli chodzi o wystawy stałe, tu mamy troszkę mniejszą ofertę, ale co ciekawe, pracujemy nad rekonstrukcją albo przebudowaniem dwóch sal i będzie można zobaczyć te sale w trakcie pracy. Czyli nie są one jeszcze skończone i będzie można zobaczyć taki etap pośredni, bo sale są już wymalowane, są nowe kolory, ale jeszcze nie do końca wszystkie obiekty, artefakty są ustawione. Dlatego pokazujemy muzeum trochę takie nieprzygotowane, ale to jest taki nasz zamysł. Czyli warto przyjść i na Noc Muzeów, a kto nie zdąży, kto nie będzie mógł przyjść, może to zrobić w innym czasie. Oczywiście, że tak, ale rzeczywiście tylko w czasie Nocy Muzeów będzie można zobaczyć te dwie sale niegotowe do końca. I to jest też taka atrakcja. Czy dlatego pan jest w muzeum, że dzisiaj akurat jest Noc Muzeów, czy tak się złożyło? Dlatego i dlatego, że dawno bardzo nie byłem już. No właśnie, kiedy ostatni raz był pan w muzeum? No, nie wiem, z 15 lat temu albo 20. Czyli Noc Muzeum to taka fajna okazja, żeby sobie odświeżyć pan. Jak najbardziej. Jest tutaj coś ciekawego, co pana zaciekawiło? Rozpoczęliśmy dopiero zwiedzanie, więc jeszcze nie widzieliśmy wszystkiego. My jesteśmy tutaj gośćmi bardzo częstymi, bo jest, mój wnuczek jest, bardzo się interesuje takimi sprawami. Powiedz, co w muzeum tutaj w Szczecińskim najbardziej ci się podoba? To. Ta makieta. A co ona przedstawia? Wojnę. Nie wszyscy mieszkańcy Szczecinka wiedzą, że przy kościele świętej Rozalii funkcjonuje muzeum parafialne. Muzeum jest otwierane na żądanie telefoniczne. Podczas Nocy Muzeów można było bez problemu zwiedzić placówkę z przewodnikiem.
Muzeum już istnieje 10 lat. W tym roku obchodzimy 10-lecie istnienia. Parafianie wiedzą o tym, bo ksiądz proboszcz grzmi często. No, ostatnie 2 lata były ciężkie, wiemy dlaczego, było zamknięte. Staramy się dawać informacje na zewnątrz. W innych parafiach wiedzą, bo się ludzie zgłaszają tutaj, oglądają. No, są zaskoczeni, nie? Że takie coś powstało. No. A trzeba powiedzieć, że to powstało dzięki proboszczowi naszemu byłemu, Andrzejowi Targoszowi, który, jak to się mówi, lubował się w kamieniu. Widać to po całej naszej Kalwarii, prawda? Po kościele, jak zbudowany. No i jak muzeum się ogląda, to widać to samo. Zwiedzający są zdziwieni nieraz, że kamienie zbierają. No to my im tłumaczymy, na czym rzecz polega, prawda? A Góra Tabor, prawda? A Jerycho, a Góra Strącenia. No i wtedy zaczyna się przybliżać. No właśnie, bo mieszkańcy na pewno wiedzą, co to za muzeum w kościele, pewnie same krzyżyki, nuda. A to nieprawda, bo wchodzi się do pierwszej sali, która jest wypełniona właśnie muszlami, kamieniami, no rzeczami bardzo ciekawymi. Tak, jak są zainteresowani bardziej, to o poszczególnych kamieniach, minerałach opowiadam więcej ludziom, nie? Bo nie wszyscy są aż do tego stopnia zainteresowani, żeby się wypytywać, prawda, z czego to się składa, jak to jest, a dlaczego taki kamień, ale są osoby, które się tym bardziej interesują i wtedy przybliżam im historię, dlaczego my to zbieramy, dlaczego to pokazujemy, nie? I no po prostu jest zaciekawienie. Te wszystkie eksponaty tutaj w tej pierwszej sali to zapewne nasi parafianie, tak? Z pielgrzymek, z podróży przywozili. Chcę powiedzieć, my jako muzeum nic nie kupujemy. Parafianie nam dostarczają. Oczywiście kamienie takie, minerały zwykłe staramy się brać od zaufanych ludzi, bo ja też nie na wszystkim się znam. Proszę, tak jak geolog, prawda, zanim coś powie, to musi przeczytać i zbadać. I wtedy bierzemy od zaufanych. A jeżeli chodzi o minerały, to jak ktoś gdzieś tam kupi, jest w Szklarskiej Porębie, bo to najlepiej, słynie z tego Szklarska Poręba, to wtedy przywozi z jakimś certyfikatem. I my wiemy, że to jest autentyk, niezebrany kamyk gdzieś tutaj na naszej Kalwarii, prawda? Bo takie rzeczy się mogą zdarzyć, że ktoś na Kalwarii zbierze i powie, że przywozi z Paryża kamienie, nie? Druga sala to taka typowa historia parafii, prawda? I chociaż nie tylko. Są tam ciekawe na przykład modele wykonane przez pana własnoręcznie kościółków w pobliżu Szczecinka. No właśnie, no parę lat temu już gdzieś byłem w Kalwarii Żebrzydowskiej i tam prawdopodobnie to tam, bo nie mogę sobie skojarzyć, widziałem przepiękną Kalwarię, całe pomieszczenie. I tak zaświtało, a jakby tak u nas zrobić Kalwarię. No i w czasie to schodziło, to około gdzieś 5-6 lat się z tym nosiłem. No i tak się złożyło, tak w pół żartem mówiąc, ostatnie 2 lata, jak to wszyscy w zamknięciu, no i ruszyłem. W głowie koncepcja była, pomiary robione, samą makietę Kalwarii 9 miesięcy budowałem. Kamyk po kamyku 9 miesięcy. No jak skończyłem Kalwarię, no, zaświtała myśl, budujemy dekanat. No bo historia naszej parafii jest związana z dekanatem szczecineckim. W związku z powyższym, no co trzeba, jak kościółki budować. Dekanat, 10 kościołów, budujemy, szybko zrobimy. Jak zaczęliśmy liczyć kościoły, okazało się, że tych kościołów jest 20. Bo niektóre kościoły mają jeszcze filialne. No i zaczęło się. No i w tej chwili już w momencie otwarcia tej nowej komnaty, jak nazywamy, te kościółki są systematycznie dostawiane. Brakuje mi jeszcze 7 kościołów, one są w trakcie robienia, ale to są ciężkie kościoły, tak jak świętego Krzysztofa na przykład, czy kościół mariacki, który będę robił ostatni, bo to jest potężny kościół. Makieta będzie miała około 1,5 metra wysokości. No trzeba już nad takim popracować. Tego się nie zrobi w 2 tygodnie. Nie? Dzisiaj noc muzeów, dlatego muzeum jest otwarte, ale jeżeli ktoś oglądając nasz materiał będzie chciał zajrzeć tutaj, w jakie dni można, z kim się kontaktować? Na drzwiach jest, wisi ogłoszenie. Chcę zwiedzić muzeum, zadzwoń. Kartka, jest mój numer telefonu, 5 minut, jestem w muzeum i nie ma najmniejszego problemu. I tak na koniec w 2 zdaniach, dlaczego warto odwiedzić to muzeum? Co tu można zobaczyć? To znaczy, można zobaczyć wszystko, można się do czegoś zapalić. Nieraz tak sobie myślę, dlaczego w Szczecinku gdzieś indziej na parafiach takich rzeczy nie robią. No, Franciszka z Asyżu, coś tam się dzieje, prawda? Jak odwiedzam, to jest ciekawie, nie? Ale zawsze polecam, że
warto przychodzić i ja namawiam wszędzie ludzi. Z terenu przyjeżdżają, Czarne niedaleko przyjeżdżają mieszkańcy, z Połczyna przyjeżdżają kuracjusze. Za 2 tygodnie szykuje się, będą zuchy ze Szczecinka, grupa, drużyna zuchowska ze Szczecinka. Będzie chciała coś na temat kamieni i geologii się dowiedzieć tutaj. No i... Czyli warto zajrzeć. Warto zajrzeć. I serdecznie zapraszam wszystkich do odwiedzania muzeum. Proszę się nie bać i zwiedzanie jest bezpłatne. Rok 2022 jest rokiem jubileuszowym dla wielu ochotniczych straży pożarnych. Jedną z nich, która obchodzi taki jubileusz, jest jednostka z Białego Boru. Siedziba straży znajduje się przy drodze krajowej w centrum miasteczka, skąd bardzo łatwo dojechać do zdarzeń na terenie całej gminy. Druhowie ochotnicy z Białego Boru wspierają zawodowców ze Szczecinka. Z okazji jubileuszu otrzymali nowy bojowy wóz strażacki. Białoborska jednostka jest najstarszą tutaj w naszej gminie, 75 lat i jest pierwszą, która działała w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Tu są dwie drogi krajowe, 20 i 25. Jedni powiedzą, że jest to koniec województwa, inni powiedzą, że to jest początek, start województwa zachodniopomorskiego, więc nasi druhowie faktycznie ten sprzęt potrzebują z tego względu, że ratują przede wszystkim kierowców, bo dzisiaj tak naprawdę pożarów jest zdecydowanie mniej aniżeli innych zdarzeń, natomiast na drogach krajowych niestety, szczególnie w okresie letnim, zdarza się bardzo dużo nieszczęśliwych wypadków i druhowie z Białego Boru wtedy ruszają jako pierwsi. Cieszę się, że to dzisiaj przy okazji 75-lecia funkcjonowania OSP jest możliwe, żeby włącznie z odznaczeniem i sztandaru i osób zaangażowanych wręczyć ten nowoczesny, ale też i ładny pojazd dla społeczności Białego Boru. Na terenie Nadleśnictwa Czarnobór na Leśnych Bezdrożach rywalizowali biegacze w 5. zimowym krosie Bociana. Był to zaległy bieg, wielokrotnie przekładany ze względu na pandemię. Tym razem nic już nie przeszkadzało i na leśne ścieżki wyruszyło około 150 biegaczy. Mimo iż wiosna w pełni, był to kros zimowy. Przed wyruszeniem na trasę została przeprowadzona krótka rozgrzewka. Po rozgrzewce zawodnicy przeszli na linię startu. Tam wszyscy wystartowali do biegu. Pierwsze metry pokonali w dość szybkim tempie, potem ze względu na leśne wykroty trochę tempo osłabło. Zanim na mecie pojawili się pierwsi zawodnicy, na trasę wyruszyli kilkarze. Oni mieli do pokonania 5 km. W oczekiwaniu na pierwszych zawodników z biegu na 5 km w okolicach mety rozgrywano biegi dziecięce. Dystans był dostosowany do wieku i możliwości małych biegaczy. Była to prawdziwa rywalizacja od startu do mety. Na mecie na małych biegaczy czekały medale i nagrody. Każde dziecko uczestniczące w biegach zostało nagrodzone. Po biegach dziecięcych pierwszy na mecie zameldował się Igor Siódmiak, który był faworytem tego biegu. Igor na trasie pełnił dwie funkcje, zawodnika i trenera. No tutaj raczej w formie pomocy moim zawodnikom. Tutaj na trzecim miejscu udało się dobiec moim zawodnikowi Rolandowi Pawłowiczowi. No i tutaj raczej go rozprowadzałem, pomagałem. W dobrym momencie mu gdzieś tam krzyknąłem, żeby przyspieszył, zwolnił i udało się na podium uwiec. Czyli takie oko trenerskie trochę. Tak, bo poza tym, że trenuję samego siebie, to też trenuję swoich zawodników. Tam obecnie mamy około 25 zawodników, zawodniczek i tym się zajmuję. Życzymy sukcesu. Dziękuję bardzo. W międzyczasie na metę przybywali kolejni biegacze. Wśród pań jako pierwsza linią mety minęła Joanna Koczwara z teamu biegowego Szczecinek. Biegaczka przed zawodami poprowadziła rozgrzewkę dla wszystkich zawodników. No nie ukrywam, że ciężko, bo ostatnio rzadko biegam, ale to jest moja jakoś tak ulubiona trasa i ulubione zawody, więc zawsze muszę być. Czy często pani biega tutaj po tym lesie? Tutaj nie, w ogóle.
tylko mówię z okazji zawodów, natomiast tak na co dzień to wiadomo wokoło Szczecineckiego Jeziora. A to bo dzisiaj tu jeszcze wcześniej poprowadziła Pani rozgrzewkę i start, to trochę wysiłek taki chyba? Jest, ale to z tego względu, że na co dzień prowadzę zajęcia fitness, więc jak gdyby ze sportem mam dużo do czynienia i no gdzieś tam zawsze coś się znajdzie dla mnie. No tak zapowiadali, że będzie dużo błota na trasie, patrzę, buty czyste. Nie było najgorzej, powiem szczerze. Czasami trzeba było się tak jakby boków trzymać, ale naprawdę nie były gorsze lata, gdzie faktycznie tego błota było po kolana. A dzisiaj można spokojnie pobiegać? Spokojnie i fajna taka pogoda, bo wiaterek jest, nie ma upału, także... Wiatr nie przeszkadzał? Nie, jakoś tak... W lesie tego nie ma wiatru, natomiast jak się biegnie, to już człowiek nie myśli o takich rzeczach. Dystans 10 km najszybciej pokonał Sylwester Szymański, reprezentant szczecineckich biegaczy, a wśród pań triumfowała Agnieszka Polecka z Piły. Bieg przeszedł do historii, a organizatorzy, Nadleśnictwo Czarnobór, już przygotowuje się do kolejnego biegu, tym razem letniego. W niedzielę w Szczecinku rozegrano wojewódzki turniej finałowy Kinder of Moving w mini piłce siatkowej dziewcząt w kategorii trójek. W turnieju rywalizowało 8 najlepszych drużyn z województwa. Zespoły przyjechały ze Szczecina, Polic, Połczyna-Zdroju, Bani i Szczecinka. Występuje 8 najlepszych drużyn z województwa zachodniopomorskiego, wyłonionych w trakcie całorocznej ligi mini siatkówki ZZPS. Także naprawdę już same najlepsze zespoły z całego województwa. Tutaj dwie drużyny, dwie najlepsze drużyny awansują do finałów ogólnopolskich. Zgadza się. Dwie najlepsze drużyny będą reprezentować nasze województwo na finale ogólnopolskim w Gliwicach na początku lipca, chyba 1-3 lipiec. Tak. Jest to sport dziecięcy, więc no, o takich faworytach nie można za bardzo mówić, ale no, które drużyny są tutaj najmocniejsze? No zdecydowanie całą ligę prowadził zespół gospodarzy, czyli MKS Gryf Szczecinek. I praktycznie chyba przez całe rozgrywki straciły tylko jeden set. Widziałam przed chwilą chyba też straciły jeden, także to są zdecydowani faworyci. Oddajemy głos trenerce naszych faworytów. Ile drużyn wystawił Szczecinek? Szczecinek wystawił dwie drużyny, ale tylko jedna weszła do finału. Właśnie tutaj się zakończył mecz, można powiedzieć, też z mocnym zespołem, z Połczyna. Po ciężkim meczu, takim horrorze z jednej i z drugiej strony, udało nam się wygrać 2-1. Jest szansa, że dotrą do tej najlepszej dwójki? Czy szansa jest duża, chociaż po tutaj pierwszych meczach to... Oj, było gorąco, ale myślę, że właśnie wygrywając przez całą ligę wszystko, mam nadzieję, że w tej dwójce będą. Przedstawmy tą trójkę, bo to są trzy dziewczyny, prawda? Cztery. Tak, to jest Hania Kozera, Julka Zaborowska, Alicja Świąder i Alicja Szweda. To trzymamy kciuki. No jeszcze zapytam, czy dziewczyny grały już w finale, czy to po raz pierwszy mają taką szansę? Znaczy, finał jest pierwszy w trójkach, ale Hania Kozera w tamtym roku zdobyła mistrza województwa w kategorii dwójek. Tak więc ona już jest obyta w tej grze. Dziewczęta ze Szczecinka w składzie Hania Kozera, Alicja Szweda, Julka Zaborowska i Ala Świąder nie dały szans rywalkom i pewnie zdobyły tytuł mistrzyń województwa i awans do finału ogólnopolskiego. W finale ogólnopolskim województwo zachodniopomorskie oprócz dziewcząt ze Szczecinka reprezentować będą dziewczęta z Mieszka Połczyn-Zdrój. Najlepszą zawodniczką turnieju została Ala Świąder ze Szczecinka, a najlepszą zdaniem gospodarzy Kornelia Drochula z Mieszka Połczyn-Zdrój. O prawo awansu do finału ogólnokrajowego walczyć będą dziewczęta z dwójek. Finał wojewódzki już 28 maja. W najbliższy weekend szczecinecka lokalna organizacja turystyczna organizuje kurs sternika motorowodnego dla wszystkich, którzy chcą pływać skuterami wodnymi i łodziami motorowodnymi, a nie posiadają do tego odpowiednich uprawnień. Zajęcia odbywać się będą w dniach 20-22 maja bieżącego roku. Szkolenie teoretyczne prowadzone będzie w Centrum Edukacji Ekologicznej, a zajęcia praktyczne na jeziorze Trzesiecko. Kursy umożliwiają otrzymanie patentu, a także uczą bezpiecznego korzystania ze sprzętu motorowodnego.
I tą informacją kończymy dzisiejsze aktualności. Po reklamach i materiale Pomorze Zachodnie News zobaczymy relacje z 5. zimowego krosu bociana. A następnie zobaczymy relacje z kolarskich wyścigów MTB, które rozgrywano w Luborazy w gminie Barwice. Przed magazynem telewizji lokalnych i regionalnych zobaczymy jeszcze archiwizję. A ja już dziękuję za uwagę. Do widzenia.